Myszko, powiedz mi, co się stało. Skarbie. Nie bój się, powiedz mi, co się stało. Proszę cię. Madziu moja. Aniołku, nie bój się, powiedz mi, co się dzieje. Powiedz mi, nic się nie bój. هنشوف هي لسه يعني لو كده هي مثلا صاحبها ضل بيكلمها بيهديها بيقول لها تكون لغايه لما اجي انا بكره فهي شكلها هتقعد تدخل بقى اللي هو الفندق فاكر ان هي مثلا هتعمل حاجه ولا اي حاجه Skarbie, ماشي Maciek cię ماشي zabierze. Dobrze? Rozumiesz? ماشي يا ماما Skarbie, słuchasz mnie? Skarbie, słyszysz mnie? والله يا باشا Myszko, في rozumiesz طبعا mnie? Pamiętasz الصحافة بتاعتها بتاعت Maćka Solczaka? Tego z brodą? إن شاء الله Myszko, pamiętasz Maćka Solczaka? Pamiętasz go? Tego z brodą? خلاص تمام ماشي To on po ciebie przyjedzie. On będzie po ciebie rano. Dobrze? I Maciek się będzie tobą opiekował. Nic się tobie nie stanie i on zabierze cię tutaj do mnie. Dobrze? Okej. A powiedz mi, kochanie, a co się stało? Co? Myszko, powiedz mi, coś się tobie stało? Aniołku? Powiedz, nie bój się. Nic to nie zmieni. Powiedz mi tylko, co się stało, żebym ja wiedział, co mam robić. Dalej. Co się stało, Myszko? Powiedz mi. Kochanie, nie bój się. Powiedz mi. Maciek już po ciebie leci. Madziu, mów do mnie, skarbie, nie bój się. Myszko, powiedz mi, co się wydarzyło, co się stało. Powiesz mi? Powiedz mi, kochanie, powiedz mi, normalnie powiedz, proszę. Myszko? Ale co robią? Co robią? Powiedz mi. Zabierzemy cię. Maciek już po ciebie leci, ale co oni robią? Kochanie, powiedz mi. Skarbie, nie bój się. Mów do mnie, nie bój się. Kochanie, nie bój się mówić. Słucham? Możesz mówić, śmiało, mów do mnie. Mów do mnie, kochanie, i nie bój się. Słyszysz mnie? Mów i się nie bój. Co się stało? Kochanie, co się stało? Mów do mnie. Zabiorę cię, obiecuję ci to. Obiecuję, jutro rano będzie po ciebie Maciek. Myszko, spójrz się na mnie jeszcze. Kochanie, spójrz się na mnie. Słyszysz mnie dobrze? Słyszysz mnie dobrze? Kochanie, powiedz mi, czy tobie coś się stało? Czy oni tobie coś zrobili? Myszko, powiedz mi, nie bój się. Myszko, nie bój się, powiedz mi. Tak? Tak? Co się stało? Powiedz mi, Myszko, skarbie, powiedz mi. Nie bój się, nie bój się, powiedz mi, po prostu mi powiedz. Kochanie, powiedz mi, musisz mi powiedzieć, bo ja wtedy zadzwonię tam do ambasady, żeby ktoś miał nad tobą opiekę. Powiedz mi to, proszę cię. Co tobie zrobili? Madziu, powiedz mi. Myszko, ja będę miał na to dowód. Ja to mam nagrywane na drugim telefonie. Powiedz mi, co się tam stało.
Nie bój się, tylko mi powiedz, ja muszę to mieć na nagrane. Nic się nie bój, ja się tobą zaopiekuję, obiecuję ci to, tylko mi powiedz, co tam się stało. Myszko, powiedz mi. Powiedz mi, nie bój się. Myszko, mów teraz, śmiało. Mów. Ale powiedz mi, co oni tobie zrobili? Tylko to mi powiedz. Ja, kochanie, ja już wszystko załatwiłem. Maciek jutro po ciebie będzie. Nic ci się nie stanie, tylko powiedz mi, co się stało. Ja muszę to wiedzieć. Powiesz mi? Myszko, powiedz mi, nawet jak się stało coś bardzo złego, ja muszę to wiedzieć. Kochanie, powiedz. Kochanie, nie bój się, ja się będę tobą opiekował. Powiedz mi, co się stało. Aniołku, powiedz mi, proszę cię. Nie bój się, powiedz mi teraz. Skarbie. Myszko, powiedz mi, proszę. Skarbie. Myszko, mów, co się dzieje. Powiedz mi, myszeczko. Ktoś ci coś tam zrobił? Tak? Kochanie, nie bój się. Powiedz mi prawdę, po prostu. Kochanie, ja cię bardzo kocham i to się nic nie zmieni. Tylko mi. Słucham? Kochanie, ja jutro po ciebie będzie jutro po ciebie Maciek, tylko mi powiedz, co się stało? Co się stało? Kochanie, powiedz mi. Powiedz mi. Zabiorę cię. Kochanie, ktoś ci zrobił krzywdę tam? Powiedz mi, musisz mi powiedzieć. Tak? Skarbie. Co się stało? Co się wydarzyło? Powiedz mi, Madziu, i ja to od razu zgłaszam. Ja tam zaraz Maciek u ciebie będzie. Powiedz mi to teraz, nie bój się. Ja muszę mieć to na materiale, powiedz mi. Nie bój się, skarbie. Powiedz mi, proszę cię, co się stało? Aniołku, myszko moja, proszę cię, rozmawiaj ze mną. Powiedz mi, co się stało? Powiedz mi. Myszko, powiedz mi, co się wydarzyło? Ale, kochanie, musisz mi powiedzieć. Ja muszę wiedzieć. Rozumiesz? Powiedz mi, proszę cię. Słucham? Wrócisz stąd. Wrócisz. Kochanie, co się stało? Powiedz mi, co się stało? Myszko, powiedz mi, nie bój się. Kochanie, powiedz mi, proszę cię. Skarbie, nie bój się. Powiedz mi teraz tutaj do telefonu. Myszko moja. Powiesz mi? Aniołku, powiedz. Nie bój się. Powiedz mi, po prostu powiedz mi, co się wydarzyło. Powiedz mi szybko. No, dawaj. Raz, dwa. Musisz powiedzieć mi, skarbie, proszę cię. Ale powiedz mi, co, powiedz mi, ja to muszę wiedzieć. Ja to muszę wiedzieć, żeby cię chronić, rozumiesz? Powiedz mi, proszę cię. Aniołku, co się wydarzyło? Powiedz mi, musisz mi to powiedzieć. Musisz, wszystko, cokolwiek by to nie było.
Powiedz mi, no mów. Mów, myszko. Powiedz mi. Skarbie, powiedz, no śmiało. Już jesteś blisko, powiedz. No dasz radę, powiedz mi, myszko. Cokolwiek by to nie było, musisz mi powiedzieć, ja muszę mieć tą informację. Myszko. Panie Przewodniczący, to ja nie mam jej ci powiedzieć. Ale teraz, normalnie tak jak teraz mi powiedziałaś, tak mi powiedz. Nic się nie bój. Ja mam kontakt z ambasadą. Maciek po ciebie leci. Powiedz mi, co się dzieje. Co się stało, myszko? Powiedz mi. Nawet najgorsze, co by miało być, musisz mi powiedzieć. Powiedz mi. Myszko, muszę to wiedzieć i to szybko. Kochanie, ufasz mi? Ufasz mi, kochanie? To powiedz mi, bo ja chcę cię chronić. Powiedz mi, proszę cię, tylko musisz mi to powiedzieć szybko, teraz. Co się stało? Mów. Powiedz śmiało, szybko, będziemy mieli to z głowy. Co M? Co M? Ten rezydent? Tak? Myszko, powiedz. Tak? Co się stało? Myszko, powiedz mi, proszę cię. Zadzwonię do ciebie ze swojego najwyżej. Nie, nie, kochanie, teraz mi mów, bo ja to nagrywam na drugim telefonie, ja to muszę mieć jako dowód. Powiedz mi, proszę cię. Póki jesteśmy na kamerce, powiedz mi to. Myszko, nieważne co się stało. Ja cię kocham dalej całym sercem, powiedz mi, co się stało. Myszko, szybko. Powiedz mi, co się stało. Aniołku, powiedz mi. Powiedz mi, proszę cię. Myszko, ja to muszę wiedzieć. Skarbie, mów do mnie. Powiedz mi, co się stało. Myszko, nie bój się. Myszko. Skarbeczku, popatrz się na mnie i powiedz mi, po prostu. Powiedz mi, co się stało, powiedz mi. Myszko, nie bój się, proszę cię, powiedz mi. Powiesz mi teraz? Powiedz mi, nie bój się. Popatrz się na mnie i mi powiedz. Markus, Myszko. Markus, Markus, cześć. Markus, halo. No, słucham. Witam. Halo. Wydaj mi tu strata czasu. Ja będę dzwonił teraz znowu do ambasady tutaj w Egipcie, dobrze? No dobrze, a możesz poprosić Magdę, żeby włączyła telefon? Magda, włącz telefon, bo Markus chce dzwonić do ciebie. Włącz twój telefon, proszę. Daję teraz, okej, do ciebie. Tam się coś odjęło.